tak jak zapowiadałem już wcześniej na ostatnim naszym spotkaniu, że będę chciał zademonstrować transport specjalistyczny, który w mojej przyszłej inwestycji i w mojej przyszłej działalności będzie wykorzystywany. Pierwszy z trzech transportów to jest specjalistyczna naczepa, cysterna, zamykana hermetycznie, nie tylko szczelnie, ale hermetycznie, dlatego że ona posiada pompę próżniową i załadunek do niej odbywa się poprzez zassanie. Ta akurat jest przeznaczona do przewozu odpadów poubojowych, drobiowych, miękkich, to znaczy się wszelkie wnętrzności z kurczaka, skóry ze środka, główki, łebki i pazurki. Poprzez zasysanie na ubojniach i w jednej ubojni powiedzmy z 5 ton jedzie do drugiej ubojni 10 ton, do trzeciej 7 ton i pełna 20-22-tonowa przyjeżdża na miejsce i tu odbywa się rozładunek w środku. Poprzez albo to podniesienie do 10 metrów cały kontener zostaje podniesiony, klapa z tyłu otwarta hydraulicznie, lub poprzez wypchanie pompą hydrauliczną do zbiorników, do buforów specjalistycznych wewnątrz zakładu. W niedługim czasie ogłoszę, postaram się to wcześniej ogłosić, o pokazie specjalistycznych cystern. To będą cysterny konkretnie zamawiane w fabryce, która produkuje cysterny do przewozu mleka w Polsce. Podwójne ściany, ściana chłodzona, izolowana, bo prawdą jest, że jeżeli będziemy wozili ze zlewni mleko do mleczarni oddalone 200 km, to zawieziemy serwatkę, a nie mleko do przerobu. A tak samo krew. Krew drobiowa na ubojni ma 36-7 stopni, do mnie do ubojni musi dojechać w 14 stopniach. Specjalistyczna naczepa, przyczepa i cysterna, ona po prostu tamuje, odbija ciepło, a wręcz jeszcze dochładza. Zorganizowanie tego pokazu jest specjalnie zrobione dla mieszkańców, gro ludzi, które jest zainteresowane i dla, na razie można mówić, przeciwników tej inwestycji, żeby rozwiać wątpliwości, bo były pokazywane różne inne jakieś kontenery w innych zakładach, w zakładach, które powstały 50-40 lat temu za czasów komuny, a wiadomo, że w te zakłady mają pozwolenie, im już nikt nie może cofnąć, a jeżeli są jakieś wielkie protesty, no to te firmy jakieś grosiki zainwestują, aby dalej, aby dalej, aby dalej. Dzisiaj jest to nierealne i niemożliwe, aby otworzyć zakład bez takiego sprzętu. Mało spotykany sprzęt na drogach polskich. Zachodniopomorskie jest firma, która to używa, to są holenderskie firmy. Po zamknięciu klap napełnimy wodą, cysterna będzie stała, a potem zademonstrujemy po otworzeniu klapy tylnej, że woda wylatuje, a w międzyczasie nie kapała, nie było żadnego wycieku. Mam taką nadzieję, że w dniu dzisiejszym jak najwięcej zainteresowanych przyjdzie, chociaż w dniu wczorajszym była dużo lepsza pogoda. Dzisiaj się miało zapowiadać na dobrze, a jest bardzo wiecznie. Wszyscy, którzy będą się chcieli zgłosić, to do portierni, portier przedzwoni, czy to po mojego syna, czy po pracownika. Bardzo późno dostałem info od producenta tych naczep, no i żeśmy poprosili, że jednak wydłużymy i dzisiaj będzie do 17 to możliwe. Krzysztof Wesołowski, reprezentuję firmę CMT, która wyprodukowała tą naczepę, którą widzimy. Jest to naczepa, która jest przeznaczona do przewożenia odpadów kategorii trzeciej oraz również materiałów poubojowych. Właśnie pod tego typu towar skonstruowana i wyprodukowana. Jest to naczepa izotermiczna, jest to naczepa wywrotka, która jest naczepą, można powiedzieć, szczelną. Jest to na rynku polskim ewenementem, bo z tego co wiem, tylko chojnickie maszyny transportowe produkują tego rodzaju naczepę. Jesteśmy w zakładzie u pana Janusza Michny, który sprawdza, czy będzie ona się u niego po prostu, czy będzie spełniała wszystkie wymogi. Pomysł wyprodukowania takiej naczepy narodził się kilka lat temu, gdzie po prostu pod potrzeby klienta została ona tworzona i skonstruowana. Płaszcz, który jest głównym elementem tej naczepy, jest szczelny, jest aluminiowy. Jest ona odpowiednio żebrowana, również aluminiowymi profilami. Całość jest ocieplana specjalną pianką, która ma właściwości izolacyjne. Odpowiednio zimą i latem spełnia swoje wymogi. No i wszystko jest przykrywane blachą kwasoodporną. Można to załadować od góry poprzez specjalne włazy załadowcze. A tak jak w tym przypadku jest również poprzez pompę, która jest z tyłu zamontowana i można ten ładunek pobrać poprzez węże, które zasysają towar również. I również rozładowanie następuje też poprzez pompę, czyli po prostu przyłącza się pompę i można ten ładunek z tej wywrotki rozładować. Albo jeżeli mamy taki rodzaj ładunku, możemy z tyłu otworzyć pneumatycznie klapę i za jednym razem można rozładować tą naczepę w bardzo szybki sposób. Ta klapa jest produkowana w kilkunastu rozwiązaniach i tutaj mamy klapę tylko klapą i nie ma na tym nabudowanych różnych pozostałych elementów. Ta klapa jest zamykana
pneumatycznie i dodatkowo jest mechanicznie blokowana, czyli jeszcze jest skręcana, także nasza firma daje pewność, że wywrotka jest szczelna. Można powiedzieć, że można nią wozić wodę, także klienci, którzy nawet wożą ryby, no to wiadomo, że odpady rybne, jest duża zawartość wody i jak najbardziej tego typu sprzętem takie rodzaje ładunki można przewozić. Robimy w tej chwili próbę, że zalewamy ją wodą i pokażemy, że jest naczepa szczelna. Tak jak cysterna, można powiedzieć. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.